Czajcie, że mam dodatkową kość w kolanie? Pojebana sytuacja jakaś. Byłem u ortopedy, dlatego że coś mi się stało z kolanem na treningu. Jakoś tak mi wykrzywiło tą nogę przy kopnięciach i potem mi po prostu strasznie bolało, spuchło mi to kolano, zablokowało mi. Nie wiem, nie miałem jak nawet go właśnie wyprostować do końca, ani zgiąć. No i byłem najpierw u jednego ortopedy, gdzie wydałem 220 zł, żeby się dowiedzieć, że coś mi jest, ale nie wiadomo co dokładnie. Więc poszedłem do kolejnego, u którego już dostałem USG i właśnie tutaj taka ciekawostka, że mam dodatkową kość właśnie w lewej nodze, ona się nazywa fabella, po polsku trzeszczka. Jest to takie małe gówno, które ma pół centymetra. Wygląda tak. Ale to nie wszystko, dlatego że właśnie kolana i ogólnie to, co mi się stało, to no, mam przytorebkowe uszkodzenie łąkotki bocznej. Tak to się dokładnie nazywa. Do tego jest zwiększona ilość płynu w zachyłku nadrzepkowym, czyli na czwórce tutaj jakby nad kolanem od razu. No i to jest po prostu związane z tym, że jest stan zapalny, po prostu woda mi się zebrała. A do tego mam torbiel Bakera, nie wiem jak to się nazywa. I również właśnie w tej samej nodze pora torbiel, ale ja już ją miałem wcześniej, tylko teraz mogłem się powiększyć. Nie wiem na razie co będę robił jakby dalej. O ile mi się nie poprawi, powiedzmy w ciągu najbliższych dni, to pójdę na rezonans i bardzo możliwe, że z tej torbieli będę po prostu ją wyciągał pod USG, w sensie no ortopeda mi to będzie robił, no ale tak to właśnie wygląda. Ale wracając już do całej serii Glow Up, to właśnie chciałem powiedzieć, że bardzo dużo rzeczy mi się poprawiło od początku roku, bardzo dużo rzeczy takich powiedzmy na stałe, chodzę na terapię regularnie, które też idzie raczej w dobrym kierunku, tak mi się wydaje przynajmniej, zobaczymy co będzie dalej, ale czas w końcu ogarnąć treningi i dietę, bo tak naprawdę od powrotu z wakacji cały czas coś było, cały czas praca i tak dalej, więc czas się, że tak powiem, ogarnąć pod tym względem i się na tym skupić, bo nie ukrywam, że jeżeli chodzi o treningi, to trenuję regularnie dosyć, powiedzmy 4-5 treningów w tygodniu mam regularnych, powiedzmy, że teraz przez to kolano, no to miałem trochę przerwy, ale tak czy siak te treningi są. Z dietą było coraz trochę gorzej, bo jednak pyszne.pl i zbyt dobre sushi niedaleko nas zrobiło robotę. I tak, zaraz ktoś napisze, że od 4 lat nie zrobiłem formy i wiecie co? Po pierwsze to zamknij pizdę. A po drugie to, jak jej nie zrobię, to i tak jakby nic się nie stało, nie? Jak zauważyłem, przez ostatnie 4 lata ludzie nie śledzą mnie dla formy, tylko dla wiedzy i merytoryki i wartości, jakie wnoszę do ich życia, a nie dla po prostu niskiego poziomu tkanki tłuszczowej, więc mam to totalnie w dupie, zrobię tyle ile mogę, tyle ile chcę. Także w dzisiejszym vlogu, prócz właśnie takich rzeczy, o których teraz mówię i o których jeszcze powiem, to głównie skupimy się na, tak jak w tytule, dniu jedzenia, czyli to, co jem w ciągu dnia, żeby schudnąć. Żeby mieć tam dokładność i pewność tego, ile jem, zacząłem znowu liczyć kalorie. Zacząłem używać FitaTu, bo jest to właśnie aplikacja, w której no wcześniej liczyłem kalorie, jest to najwygodniejsza według mnie aplikacja, jest bardzo duża baza danych produktów, więc ja po prostu nie widzę sensu używać czegoś innego. W wersji darmowej macie wystarczająco dużo możliwości, w sensie możecie wszystko dodać, jedyne co w kurwie, to po prostu za każdym razem, jak odpalacie aplikację, to trzeba wam się reklama. Cebula jestem i nie mam premium i też wam tak polecam. I moje makro i kalorie podam wam takie, jakie mam tu wpisane, aczkolwiek ja nie mam tak, że się ich trzymam kurczowo i to zaraz też to wytłumaczę. 2700 kilokalorii, 220 gramów białka, 75 gramów tłuszczu i 285 gramów węglowodanów. I tutaj tak, jeżeli chodzi o kalorie, to ja się ich trzymam tak powiedzmy plus minus 200 kalorii w zależności od dnia. Na przykład wczoraj zjadłem ich tylko 2400, dlatego że po prostu wczoraj miałem nieaktywny dzień, nie miałem żadnego treningu. Jedyne co to po prostu miałem dłuższy spacer, ale jakby to, że robię 10 tysięcy kroków dziennie, to jest dla mnie już norma i robię je po prostu codziennie od 3 lat. Średnio oczywiście, są dni powiedzmy, że zrobię 5 tysięcy, ale następnych zrobię 15, więc średnio wychodzi dycha. I w takie dni po prostu je mniej, w momencie, gdy mam trening, mam bardziej aktywny dzień, na przykład dzisiaj jest taki dzień, że będzie więcej tej aktywności, to możliwe, że zjem po prostu trochę więcej tych kalorii. Białko jest mniej więcej na stałym poziomie, powiedzmy od 200 do 230 gramów i te tłuszcze i węgiel też sobie tak mniej więcej rotuję, plus minus 15 gramów. Nie widzę sensu, żeby się kurczowo trzymać konkretnych liczb, chyba że komuś to robi dobrze na głowie, w sensie, że musi mieć wszystko co do grama, bo inaczej, nie wiem, dostaje amoku, to niech tak robi, jakby znam to uczucie, też tam byłem. Ale po prostu po próbach różnych diet, bo już byłem i na low carbie, i byłem coś na a la keto diecie, byłem na high carbie, gdzie miałem mega mało tłuszczu i po prostu ja nie widzę różnicy totalnie w efektach między jednym a drugim. U mnie to nie ma znaczenia, tak samo się dobrze czuję praktycznie na każdej diecie, więc jem według po prostu preferencji. Pierwszy posiłek tradycyjnie. Od miesięcy jem praktycznie to samo, z małą przerwą, ale tosty,
zapiekane, posmarowane, awokado, dwie kanapki mam z jajkiem sadzonym, dwie z szynką, pomidorem, do tego ogórek, rukola, także mam około tutaj 200 gramów warzyw, więc powiedzmy, że połowa porcji na dzisiaj już jest zjedzona, a potem na obiad też wyleci sporo warzywek, ale to zobaczycie tutaj gdzieś makro się wyświetli obok tego posiłku. No i to jest też od razu posiłek przedtreningowy. Jeszcze może wypiję jakiegoś skera czy coś, nie wiem, ale tak to mniej więcej wygląda. Przed treningiem jeszcze wlatuje serek wiejski wysoko białkowy. Moja przedtreningówka jest na dobrym, dobrze jest, nie? Już do drukarni zaraz trafi ją etykiety, żeby się drukowała i produkcja się zacznie też w okolicy połowy maja, ale zanim ona będzie, to się ratujemy zestawem z własną mieszanką, bo ona dużo lepiej wchodzi niż te gotowe przedtreningówki i to jest o tyle spoko, że sam mogę sobie ustalać ile czego chcę, więc to też jest zawsze plus, jak ktoś nie chce kupować takiego, że tak powiem, staka przedtreningowego, więc mamy tutaj tak, kreatyna, jako że biorę ją rzadko, bo nie biorę codziennie, to zawsze sypię tak między 10 a 15 gramów, bo powiedzmy 3-4 razy w tygodniu wpada, także kreatynka, cytrulinka, no git, jeszcze troszkę, bo to dla mnie i dla Asi, więc musi być trochę więcej. No, cytruliny 13 i jeszcze arginina. Ups. Ogólnie ta mieszanka jest na tyle spoko, że da się ją pić i ja mam tutaj pytanie do twoich widzów. Czy wy też jakby macie takie odczucie, że przedtreningówki w większości są za słodkie, są zbyt intensywne w smaku? Bo dla mnie na przykład są za mocno słodkie, trzeba by je rozpuścić nie wiadomo w jakiej ilości wody, której się nie jest w stanie wypić przed treningiem, żeby czuć się dobrze. A przy wypiciu takiej przedtreningówki normalnie, w zalecanej ilości wody, po prostu no, mi jest niedobrze. No ja też to czułem, ogólnie to, no nie wiem, już 2-3 lat mniej więcej, jakiej przedtreningówki byśmy nie próbowali, próbowaliśmy ich, nie wiem, z 5-6 różnych, to każdy miał ten sam problem, że po rozpuszczeniu porcji, powiedzmy w 300 ml wody, jak zaleca producent, one są po prostu takie mdłe, za słodkie i dużo lepiej wchodzi po prostu, żeby że prosto do jaby miarkę dać i zapić, bo szybciej się po prostu to wypija. A właśnie ten stak... My jesteśmy też takim przykładem, że ja na przykład nie lubię słodkiego, ale ty lubisz słodkie, więc... Tak, dla mnie też dalej są za słodkie. To jest spoko, to jest właśnie takie, że można sobie sączyć i jest git. Jest kwaśny, dzięki cytrynie. Także lecimy na treningos. Dzisiaj barki, triceps. Siemanko, witam w części komentującej. Tutaj skomentuję swój trening, trochę wam powiem, ale zanim to chciałbym wszystkich serdecznie zaprosić do Szkoły Programowania Treningowego. Znajdziecie w opisie link. Jest to newsletter, są to maile. Dokładnie jest to ponad 7 maili, które będziecie dostawać codziennie za darmo z mega dobrą wiedzą, jak chodzi o właśnie programowanie treningowe, układanie planów treningowych, więc jeżeli ktoś jest zainteresowany, to zapiszcie się. Tutaj na pierwszy ogień poszło wyciskanie na Smithie sztangi. Dlaczego na Smithie? Po pierwsze dlatego, że no stojąc nie mogę za bardzo przez to kolano i nie powiem, że trochę mi się znudziło już wyciskanie żołnierskie, takie klasyczne, a to na Smithie fajnie po prostu wchodzi, ten tor ruchu jest prosty. Ja ogólnie nie wiem, dlaczego jest taki hejt na Smitha w Polsce, bo ma on swoje zastosowanie, oczywiście cyklicznie. Następnie tutaj robię wznosy bokiem, tu zauważcie, że sobie ustawiłem ławkę tak pod kątem około 70-80 stopni i oparłem się o nią tak, żeby właśnie nie wymuszać ruchu z nóg, żeby nie zarzucać się tym ciałem, a to właśnie fajnie odizolowuje, to dlatego też dziesiątki są w zupełności wystarczające, żeby zrobić to ćwiczenie poprawniej. Tutaj kontroluję ten ruch i tak też polecam, nie machać, nie rzucać ciężarem, nie ciągnąć z kapturów, tylko starać się jak najbardziej wyizolować ten środek barku. Następnym ćwiczeniem będzie podciąganie sztangi wzdłuż tułowia, podciąganie sztangi do brody.
Wiele osób mówi, że to jest ćwiczenie, które może uszkodzić barki, ale może je zrobić, jeżeli się je źle wykonuje oczywiście, bo każde ćwiczenie może być złe i może być dobre w zależności od wykonania. Zauważcie, że tutaj sztangę łapię szerszym chwytem i ja ją podciągam mniej więcej do okolicy mostka, a następnie tak naprawdę rotuję ramię, tak jakbym robił zarzut jakby. I przez to to jest też bezpieczniejsze dla stawu ramiennego, a barki zajebiście przy tym czuć, także ja polecam robić. Kolejne ćwiczenie to już tył barku, typowa izolacja, robię sobie, lubię robić na bramie, tak naprawdę fajne jest to, że jest ciągłe napięcie w tym mięśniu i jak zauważycie tutaj, to ja wyciągam łopatkę aż i robię to też specjalnie, dlatego że po prostu zaangażować jak najwięcej, powiedzmy, mięśni w tej grupie pleców, nie? Żeby też zaangażować łopatki, żeby dać pełny jakby zakres ruchu dla tej łopatki, a nie tak stricte izolować ten tył barku. No i tu przedostatnie ćwiczenie, czyli wyciskanie francuskie hantla jednorącz. Jest to moje ulubione chyba, jest to mój ulubiony Francuz na pewno, który najlepiej czuję. I to jest ogólnie, powiedzmy, takie podstawowe ćwiczenie stricte na triceps. Nie mówię tu o wielostałych ruchach, ale wszelkie Francuzy za głowę to właśnie jest podstawowe ćwiczenie na triceps, które no, powinniśmy robić, żeby w pełni ten triceps zaangażować i właśnie jego wszystkie funkcje. Tu jeszcze zrobiłem ogólnie prostowanie stojąc, nie nagrywałem tego, no bo to nic ciekawego i też Asia była zajęta tak naprawdę i dlatego nie nagrałem. No ale tak to wygląda, dajcie znać, czy lubicie takie komentarze i zapraszam na kolejny posiłek. Dalej wygląda, jakbym nigdy na siłowni nie był. Jesteśmy po treningu, czas na obiad, w sumie drugi normalny posiłek, nie licząc serka wiejskiego. I będziemy robić makaron Ożo z TikToka. Asia znalazła przepis, będziemy go testować. Do czego, co będziemy potrzebować? Cebula i papryka. Cebuli to jest około 100 gramów, papryki około 200. Pierś z kurczaka, tu jest trochę więcej, bo jeszcze na kolację trochę zostanie. Do tego właśnie kluczowy, czyli makaron orzo. A do tego jeszcze mleko, śmietana i oliwa z oliwego, oczywiście tradycyjnie, do smażenia. I tak, kurczaka zamarynowałem w oliwie z oliwek, to jest około 10 gramów na 600 gramów kurczaka, więc dosyć mało. Do tego 15 gramów sosu sojowego, sól, pieprz ziołowy, papryka czerwona. W sumie tyle. Mam nadzieję, że nie ma tam czynnika. Nie ma nic ostrego. Tutaj nic nie marynowałem i będzie wyglądał proces tak, to zaraz zobaczycie, że najpierw podsmażymy właśnie cebulę i paprykę, aż się zeszkli, zmięknie, papryka się trochę, powiedzmy, no, wysmaży, dorzucimy makaron, trochę przyprażymy go z przyprawami również, następnie zalejemy właśnie śmietaną, mlekiem, a na oddzielnej patelni usmażymy kurczaka, którego już dodamy na koniec. Dobra, wsypałem 170 gramów. To jest porcja dla nas. Ja będę jadł 100, aż 70. I teraz trzeba to przyprawić trochę. Trochę trzeba przyprawić. Może ja przyprawię. No to przypraw. Papryka słodka. Papryka słodka. Czosnek. Kumin trochę. Bum. Jest resto kłasi, także jak dziewczyny chcecie leginsy zajebiste, to widać. Co tam nagrałaś? Dziękuję. Dlaczego mi dajesz moje pieniądze? To twoje, to moje kochanie. No, ja nie wiem, czy jestem w stówę do przodu, czy jestem na zero. To jest jak na Podlasiu, że jak zajebałem dla ciebie rower, to mam 2 czy 0. Nie wiadomo. Nie wiadomo. Dobra. Jeszcze. Nie, na mleczko. Najpierw mleczko, a potem coś mi się tam. Także tak, no najpierw... Śmietana to jest tylko tak o! Najpierw mleko, mleka około 400 gramów. I śmietana. Nie, śmietanki nie. Lekko wymieszać. Zmiesić tego ognia. 12 minut.
Tak to wygląda po około 12 minutach, także widzicie, bardzo kremowa konsystencja. Jeszcze nie próbowałem, czy jest miękki w sumie. Może należałoby to... Muszę to sprawdzić. Nie. Nie. Jeszcze nie. Jeszcze trzeba dodać wody trochę. To już kurczak wysmażony, tak jak lubię. O, piękne i kremowe. Jedna łopatka dla mnie. Jedna łopatka dla Bobo. To powinno być dwie dla ciebie i jedna dla mnie. Nie. Jedna dla mnie i jedna dla Bobo. I reszta dla mnie. I reszta dla mnie. Tu trzecia łopatka akurat. To jest policzenie na łopatki. Niektórzy mają gramy, kalorie, uncje, a ja będę miał łopatki. Niektórzy mają kamienie. A no jeszcze. W Ameryce nie wiem gdzie w sumie. W Ameryce czy jakieś Nowej Zelandii jeszcze są kamienie. No i kurczaczka. Ile sobie poniesiecie? 150? Mhm. Dobrze. 150 kurczaka. Surowego, czyli około 100 gramów usmażonego. To już tak mi się sprawdza, że to są mniej więcej takie proporcje. I tutaj reszta. Dziękuję bardzo. Ja do tego sobie zetrę parmezanu. A ty, przepraszam, nie liczysz tego parmezanu? Taki jesteś, o? No nie, na oko wliczę. Mhm. No ile to może być? Na oko, tak się liczy właśnie kalorii u Bobo i potem... Dobra, nie płacz. Tu nie ma 10 gramów nawet. Nagle nie ma deficytu trzymanego. Ciekawe dlaczego. I od 4 lat nie ma formy. A ze mnie się śmiesz, że tego. Nie wliczam do kawy. A tego. A tego. Kraftem. Już spróbowałem, jest bardzo dobre, więc polecam wypróbować ten przepis. Makro też jest dobre. Tu wam się wyświetli. No i na kolację będziemy jeść też coś fajnego, więc zobaczycie. I na kolację wleci pizza, to jest spód z Biedronki. Są takie po 140 gramów. Placki spoko mają skład, tu jest mąka pszenna, woda, oliwa z oliwek, sól, drożdże. Także no bardzo naturalny skład, nic takiego nie ma, żeby się przyczepić. No i spokojnie jest, nie? Ogólnie. Więc sobie biorę placka, który jest pęknięty. Więc biorę drugiego placka. Który nie jest pęknięty. Może trochę. No i tak. Smarujemy sosikiem. Tutaj niech pani operator powie. Przezier pomidorowy, wyciśnięty świeży czosnek, bazylia, oregano, sól, pieprz i tyle. No, i zajebisty sosik jest, także smarujemy sosikiem, cyk, 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 piekarnik już się tam nagrzewa na 220 stopniach, następnie tak, cebula, kurczaczek, no także jeszcze dokroję papryki, na wierzch posypię serem Gouda, taki zwykły po prostu żółty ser, możecie użyć mozzarelli, obojętnie czego, no, co tam chcecie. I to tak naprawdę będzie początek mojej kolacji. No, dopiero zaczynam jeść. Dopiero się odpalam. Bo tutaj mamy w tej całej pizzy, licząc 100 gramów mięsa z kurczaka, bo tyle około tu jest, sera dam około 40 gramów. Więc cała ta pizza będzie miała 770 kilokalorii, więc jeszcze mi zostanie dużo. Moja wygląda tak. Asia ma na tortilli, nie na placku, nie na spodzie od pizzy, tylko na zwykłej tortilli. Tak też można. Nie wiem, gdzie wtedy jest. Fui. Także tak się prezentował dzień jedzenia, mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę. Jeżeli chcecie kolejny dzień jedzenia, tak. I widzimy się w kolejnym odcinku.